Siemanko moi kochani, ja jestem Zofira LPS TV i dzisiaj, jak po tytule widzieliście, będziemy otwierać paczkę od Moiwicki, która jest również moją przyjaciółką z internetu. Co ciekawe, tej serii bardzo dawno nie było, przynajmniej z jakieś 6 miesięcy, jak nie więcej, więc wow, naprawdę wow. Ogółem, jeśli ktoś chciałby mi wysłać paczkę, bo na przykład sprzątał śmieci z biurka, ewentualnie chce mi wysłać masę niepotrzebnych gratów lub zepsutych zabawek, to piszcie na ten e-mail, który tutaj się wyświetla, chyba paczka do zap. A w załączniku podajcie paczuszkę, zdjęcie paczuszki dokładniej. Myślałam nad założeniem skrzynki pocztowej, ale uznałam, że jednak to bez sensu, ponieważ paczek za wiele nie dostanę, a niestety to kosztuje. Okej, więc bez dalszego przedłużania przejdźmy do otwierania paczuszki. Ambitny list. O matko, ale ładnie napisane. Ja zawsze tak bazgrzę. List. Kwiatuszek? Dla mojej IBFFF. Hejo! Na samym wstępie chcę powiedzieć, że ta paczka jest bardzo skromna, lecz mam nadzieję, że się z niej choć trochę ucieszysz. XD. Bardzo fajnie się z tobą pisze. Co prawda znamy się tylko jakieś około 3 miesiące, lecz i tak bardzo cię lubię. Na końcu powiesz, na ile od 0 do 10 oceniasz rysunki. Pozdrawiam cię, Pamba LPS, Natala XD. Poka Ragnara. Noż to proszę bardzo, oto piękny Ragnar. Podoba wam się? No, wiem. Co tam? No po staremu. Rysunki niektóre są stare. Pozdrawiam widzów Zafiry. No widzicie, zostaliście pozdrowieni. Tutaj mamy taki fajny, fajną gąbczaste serduszko. Super, dziękuję bardzo za liścik. Zachowam sobie go oczywiście. I przejdźmy do tych małych, tajemniczych pakunków. Tylko nie wiem, jakim cudem nie mam tu trójki, chwila. Tu się przykleiła, hehehe. Hejka, więc mam wszystkie pakunki, które są bardzo ładnie zapakowane. Mi się tam podobają. Więc zabierzmy się za numerek 1. Tak jak to autorka naszej paczuszki poleciła. Zapewne będą tam rysunki, więc bardzo chciałabym je zobaczyć. Muszę to otworzyć jakoś tak w miarę delikatnie, a nie szarpać, jak to zazwyczaj robię. Może użyję do tego nożyczek, jak każdy cywilizowany człowiek. Tu jest właśnie ten rysunek, a w środku zobaczcie, jaki śliczny spaniel! Wow, jak ty to narysowałaś? To jest jeszcze z 2017 roku. Ja tak nie umiem rysować, jak ładnie. Rozumiem, w ogóle pet shopów nie umiem rysować, zacznijmy od tego. Ale naprawdę prześliczny, jeju, ona jest taka urocza. No cóż, obawiam się, że twój rysunek będzie musiał wylądować na mojej szafie. Aha, właśnie, zapomniałam, że miałam ocenić rysunek, więc oceniam go 10 na 10. No chyba się tego wcale nie spodziewałaś. O matko! Co to jest? Ale fajna literka G. Na początku mamy piękną foliową torebeczkę, która zawsze mi się sprzedaje, bo nigdy sama nie umiem kupować. Tutaj mamy takie fajne koraliki, które są połączone razem. Ekstra. Na pewno sprzedadzą się do jakiegoś DIY. Kolejną rzeczą to taki seksowny stoliczek, który wygląda naprawdę całkiem ok. Kolejna to jest ta cudowna literka G, którą na pewno jakoś użyję, bo czasami przyszywam sobie różne tam znaczki do bluz, czy tam do czegoś, nie? Także naprawdę dziękuję. Nie uwierzycie, to tobie? Zbysiu! O Boże, jaki piękny jest Zbysiu! Nie, to Zbyszard zarobisty! Zbysiek! Narysowali cię! Troszeczkę karteczek samoprzylepnych, czy tam zakładek, jak to woli. I ostatnie to takie serduszko, w którym były te wszystkie diamenciki. To są też kartki samoprzylepne, które właśnie mi się odkleiły. Brawo, Zafira. Teraz przejdziemy do pakunka numer 3. Rysunek z drzewem The Killerem. Ale fajnie. Dzięki. O matko, myślałam, że to w 2005 roku robiłaś. To byłoby bardzo możliwe. O matko, zobaczcie, jaki fajny. No ekstra. Przejdziemy do tego ostatniego pakunku, który tak dzwoni.
mi tam są jakieś dzwoneczki, więc po prostu go otwórzmy. O, a w środku było... co my tu mamy? Dzwoneczek taki fioletowy. Bardzo fajny. Mam takie jeszcze czerwone i niebieskie nawet. Takie fajne, walentynkowe serduszka, tak pod klimat. Piękna naklejka, listka. Taki oto kwiatek, koralik. Oraz taka serwetka, czy co to tam, jak to woli. Bardzo Ci dziękuję, Natalio, za paczuszkę. Była naprawdę przecudna i ogółem jeszcze raz ślicznie dziękuję. I również dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie, nie wiem, hashtag Ragnar, czyli mój pies. A ja przypnę Wam serduszko, polecam. No i ja się z Wami żegnam. Pa, pa! Say goodbye.